Cześć, jesteśmy It Follows i zapraszamy Was na wywiad. W Rock Metal News. So I know I have very little fear of death. In fact, I almost... Myślę, że jak najbardziej w kontekście muzycznym od razu można skojarzyć gatunek, w którym się poruszamy. Czyli gdzieś tam połączenie grunge'u z kreską, czyli mocniejszym uderzeniem, więc jak najbardziej myślę, że jest to trafne określenie. Tak. Dwa słowa, które się ludziom różnie kojarzą, ale kojarzą jakoś i przy okazji gdzieś tam pomiędzy jest It Follows, więc myślę, że jak najbardziej to jest bardzo dobre określenie. Dodam, że chodzi oczywiście o wątek muzyczny, nie ten drugi tam. Tak. Jedyne z samą konwencją, że coś za tobą chodzi, to tylko ten pierwszy strzał, gdzie oglądasz film i sobie myślisz, o, to jest super. No i tak było jakby tamtego sierpniowego dnia 2017 roku i tak też zostało. Więcej jakby nie łączę wątków, tylko sama nazwa i sam moment. Pracowaliśmy nad drugą płytą, czyli 21. Tak, i to był początek tamtego roku, kiedy spłynęła wiadomość o tej pandemii. Wtedy właściwie już byliśmy na etapie kończenia płyty. W czerwcu płyta wyszła. No niestety nie mogliśmy jej promować żadnymi koncertami. W międzyczasie zrobiliśmy kilka teledysków. Pograliśmy trochę prób. W grudniu właściwie to już była końcówka roku, zrobiliśmy kolejny wypust teledysk do Dying. No i właściwie kiedy trzecia fala, że tak powiem, działała w Polsce pod kątem zbierania tutaj żniwa swego, no to my przygotowaliśmy się do tego, żeby wyjść w końcu koncertowo na deski sceniczne, no i trochę zaprezentować muzyki z tej płyty. Nie tylko, ale między innymi. Więc minęło pracowicie, to w sumie Andrzej już wyczerpał temat do... Maksymum. Dziękuję. No cóż, no czasami w życiu jest tak, że jedni ludzie przechodzą, inni ludzie odchodzą. Z różnych przyczyn to wynika, więc ja myślę, że nie ma się sensu zagłębiać w te kwestie. Myślę, że tak, że jak sobie poczytasz biografię wielu zespołów, to akurat składy u nas się trzymały bardzo długo i to jest tak jak w związkach, we wszelkich współpracach, nie ma, każdy idzie swoją drogą i nie ma co się męczyć tak naprawdę, więc jeżeli tak jest, to tak być powinno. No i my staramy się to traktować oczywiście jako element rozwoju, czyli... Każda zmiana to rozwój, dokładnie. Świeża krew wprowadza trochę coś innego do zespołu, co może się przełożyć na korzyść. Wyglądało to tak, że zaczęliśmy przygotowania płyty i tak dalej, jeszcze zanim gruchnęła wieść o tym, że pandemia rozszalała się na świecie. Kończyliśmy go już w czasie pandemii, więc na pewno miało to jakiś tam wpływ i rzeczywiście wpasowało się to i klimatem do tego, co panowało na świecie. No i rzeczywiście muzyka bardzo mocno współgrała z tym, co jest na okładce, nawet na płycie powstał kawałek Prozac Generation, odnoszący się do tytułu obrazu z płyty, czyli Prozac. Tak jest. I co się zmieniło od tamtej pory? No, tak jak powiedziałem, jesteśmy w trochę innym miejscu w tej chwili, natomiast chyba nie do końca jest optymistycznie w każdym kontekście, jaki można sobie wyobrazić, dlatego robiąc teraz trzeci album, który powoli powstaje, myślę, że wyjdzie on jeszcze bardziej gęsty, duszny i złowieszczy. Będzie ciemno. W tym tunelu, którym idziemy, powiem tak metaforycznie, wcale dalej nie zapaliło się nowe światło. Więc, a idziemy po prostu, idziemy w ciemnie, można tak powiedzieć, duszno, strasznie duszno będzie i to wciąż będzie It Follows jakby, ale myślę, że to będzie taka, no, myślę, że ten grunge-core będzie bardzo, bardzo widoczny, ale nie chcemy się tam wdawać w szczegóły, bo może być różnie. Ta-da!
Więc co powiedział Deadwater? Zacznijmy w ogóle od tego, kim jest Deadwater. To jest angielski malarz, który maluje, jak to mówi, pije kawy od północy non-stop i zaczyna malować o 3 nad ranem, dlatego jest, że 3 a.m. painter. Więc co? Gościu, zacznijmy od tego, że w ogóle był w szoku, że ktoś w ogóle go o to prosi, że można by było zrobić taką po prostu kooperację, wykupić tą pracę od niego. Więc no wyobraź sobie, że jesteś malarzem, sobie malujesz tam, wstawiasz wszystkie obrazy, jak jakiś band z Polski pisze do ciebie, że ej, twój obraz idealnie obrazuje to, co chcemy oddać na albumie i mówisz, nie, no jasne, że tak, no gościu był po prostu zajarany na maksa, nie? Zajarany na maksa i do teraz właśnie czeka na, wiesz, na fizyki, na jakąś koszulkę i tak dalej, więc... No jak posłuchał płyty, to po prostu zachciało mu się merchu. Zachciało mu się merchu. Który niebawem się pojawi i jest zadowolony z efektu. Że rzeczywiście muzyka zobrazowała to, co przedstawił na obrazie. Once again. Yeah. No myślę, że w pewnym sensie tak. Miks muzyczny, jaki tutaj prezentujemy, czyli nazwaliśmy to sobie grunge-corem, no jak najbardziej oddaje charakter samego zespołu i tak jak rozmawialiśmy gdzieś tam w kuluarach, chodzi o to, że no nie ma zbyt wielu takich zespołów w Polsce, które działają i prezentują taką muzykę, więc nie wiem, czy jest to awangarda, natomiast jest to coś, na co zwraca się uwagę. Jest to w pewnym sensie jakieś tam wyróżniające się wśród death metalowych, black metalowych kapel, które jak najbardziej tutaj, myślę, że w naszym kraju wiodą prym. Więc grunge-core całkiem chyba znośnie taką próbę może przejść. Można nie lubić, można lubić, ale zwraca to uwagę, tak jak tutaj Andrzej słusznie zauważył, więc dajmy temu żyć. Myślę, że tak, natomiast nie wiem, czy sam ostatni rok na to mocno wpłynął. Na pewno technologicznie wszystko się zmienia już od wielu, wielu lat, więc fizyczne nośniki odchodzą powoli do lamusa. Dużo dzieje się w streamingu, no i rzeczywiście pod kątem odsłuchiwania pewnie w domu, no ludzie więcej słuchali muzyki, bo siedzieli w tych domach. Natomiast sama zmiana nastąpiła głównie w odbiorze muzyki na żywo, czyli po prostu wszystko było zamknięte. Ani my nie mogliśmy grać, ani też jako fani chodzić na koncerty, więc no tutaj się role branży muzycznej mocno odwróciły, więc myślę, że no sama pandemia miała na to bardzo duży wpływ. No jak najbardziej, ludzie jakby widzę, co się dzieje, chodząc też na koncerty i też obserwując relacje z tych koncertów, że tam są po prostu pełne sale, jeszcze jak się trafi w dobrą promocję. Znaczy teraz po pandemii. Teraz po pandemii. Widzę, głodni. Że po prostu ludzie są strasznie głodni i nie zabijesz tej pierwotnej chęci pójścia na koncert, zbicia piony z zespołem, wiesz, tutaj jakichś nowych znajomych poznać, napić się piwka czy jakiegoś innego tam trunku. To jest takie... Myślę coś, czego żadna pandemia nie zabije w nas, tak mi się wydaje. I widzę to, bo naprawdę miałem wrażenie, że ludziom się albo odechce, albo że już, nie wiem, wiesz, syndrom odstawienia jest tak nie bardzo, nie ten, ale widzę, że się bardzo gdzieś tam w środku pomyliłem i jakby się cieszę z tej pomyłki. Tak jak wspomniałem, nie zabijesz tego, tej chęci po prostu wyszalenia się pod scenę, nie? I to jest zajebiste. Więc co mnie zaskoczyło? O dziwo, nic w metalu, bo wróciłem sobie do klimatów elektronicznych, tych ciemnych, mrocznych, industrialowych, dark techno bass klimatów i zadziwiła mnie jedna rzecz, że może być jeszcze mroczniej niż było wcześniej i że naprawdę myślałem, że to dotarło do pewnej granicy, której się nie da przeskoczyć, ale okazało się, że tam jeszcze jedną lampkę można zgasić i jeszcze bardziej nic nie widzisz, nie? Więc jeżeli chodzi o to, to na przykład kapela Not My God, to myślę, że idealnie obrazuje to, o czym mówię.
Odpowiadając na to pytanie, wiem, czy mnie coś zaskoczyło, natomiast człowiek słucha dużo muzyki, ale jak przychodzi o tym opowiadać, to jest ciężko czasami sobie wygrzebać z pamięci, ale tak jak sobie przypominam, no duże wrażenie zrobił na mnie ostatni album Asphyx death metalowej kapeli z Holandii oraz Tanslide, to jest taki zespół, połączenie właściwie brzmienia Beastie Boys z punkiem, z hardcorem, z metalowymi solówkami i z takim po prostu wręcz groove'em hip-hopowym, można powiedzieć, bo oni mają w kawałkach wstawki, które są jakimiś takimi dream popowymi tematami. Zespół, tak jak też widziałem w necie, bardzo koncertowy, więc właśnie wydali kolejny album. Nie jest to może jakoś super młoda kapela, ale też mocno widzę rozwijająca się, bo teraz zapanował na nią taki trochę hype. Polecił mi to kumpel i rzeczywiście zażarło. Konkret, polecam. Z tej wielkiej grunge'owej czwórki myślę, że no na pewno Nirvana, bo tego słucham po prostu najdłużej. Zaskoczyło, jak miałem tam 14 lat, wyszła płyta składankowa w 2002 roku Nirvana, gdzie kawałek You Know You're Right ponownie zapanował właściwie na całym świecie, na wszystkich listach przebojów. No i rzeczywiście ja wcześniej słuchałem mocniejszej muzy, czyli gdzieś tam Samael, Morbid Angel i tak dalej. No i początkowo myślałem, że to takie będzie trochę lightowe granie, choć tak jak mówię, nie korciła mnie ta Nirvana na początku, chociaż znałem te tematy. Natomiast ten kawałek po prostu sprawił, że pochyliłem się rzeczywiście mocniej nad Nirvaną i od tamtej pory, czyli już od prawie 20 lat słucham jej bez przerwy. Dziękuję. Z jakimiś tam przerwami. Dziękuję, Andrzej, to bardzo miłe. Nie ma kolejnego problemu. No oczywiście Alice in Chains, który trochę inny klimat, ale myślę, że jak najbardziej z tej wielkiej czwórki te dwie kapele największy wpływ wywarły na mnie muzycznie. Też, Osie. Nirvana i Alice in Chains. Chyba te ciemne, depresyjne klimaty po prostu jakoś tak zawsze ciągnęły te muzyczne korzenie, można tak powiedzieć. Znam kilku ludzi, którzy się uczyli w ogóle na Soundgarden grać na gitarze. Też bardzo lubię płytę Bad Moonfinger. Pearl Jam. Za grzeczny dla mnie. No oczywiście to są bardzo dobre zespoły, natomiast no, kiedy trzeba coś wybrać, to wybieramy Nirvana i to, co jest bliżej serca, tak? I rozumu.